Otwarty mikrofon, Radia Opole. Wioletta Porowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szefowa tej partii w regionie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Bardzo słonecznie. Pani poseł, zapytam tak, czy my jesteśmy w stanie te zapędy Putina y, zdusić? Może to złe określenie, zdusić w zarodku, bo ta specjalna operacja wojskowa, chcę, żeby Państwo ten cudzysłów usłyszeli, ona już jest bardzo zaawansowana. Y, czy, czy, jesteśmy, y, czy pozwolimy mu ten apetyt stale powiększać i zaspokajać? No to jest bardzo trudne pytanie, a jeszcze trudniejsza odpowiedź na to pytanie, dlatego, że z jednej strony odpowiedź powinna być jednoznaczna. Oczywiście, że tak, no że jesteśmy w stanie to zrobić. Ale kiedy zaczynamy analizować sytuację geopolityczną, światową sytuację geopolityczną, to, to pojawiają się w trudności w jednoznacznej odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że o ile ta część Europy, czyli właśnie Polska, no jesteśmy tuż po konferencji premiera Morawieckiego, prezydenta, Prezydenta Zeleńskiego, prezydenta Litwy, więc wiemy, że my tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej mamy absolutną świadomość, jakie jest zagrożenie, jakie mogą być scenariusze przyszłe. I stoimy na stanowisku, że powinniśmy prawie wszystko zrobić, prawie wszystko, żeby, żeby unieruchomić zapędy Putina. Natomiast problem jest już z zachodnią Europą. My to właściwie przez ostatnie dwa tygodnie, dwa i pół tygodnia obserwujemy, poczynając od tych pierwszych dni, kiedy nie było jedności wewnątrz Unii, później przez chwilę ta jedność się pojawiła, a teraz znowu pojawiają się różne, różne opinie i różne decyzje i różne postawy naszych kolegów z za zachodniej granicy. No i nie tylko za zachodniej granicy, żeby mm -hmm. być uczciwym. Więc te przesłanki, które my absolutnie rozumiemy, powodują, że odpowiedź na pani pytanie, czy dzisiaj w tej oto chwili, czy za godzinę bylibyśmy w stanie powstrzymać Putina, jest bardzo trudną, bardzo trudną odpowiedzią. Tak naprawdę, i myślę, że państwo zgodzą się z moją opinią, tak naprawdę to dzisiaj zapędy Putina powstrzymuje Jakkolwiek to nie nazwać, ale powstrzymują dwa czynniki. Pierwszy czynnik to jest niezłomność ukraińskich żołnierzy, partyzantów, mm -hmm. cywilów, czyli po prostu Ukraińców. Ich bohaterstwo, ich poczucie tego, że wiedzą dlaczego to robią, że bronią swojego kraju, to jest pierwszy czynnik, który powstrzymuje, powstrzymuje Putina. Zresztą ta taka dzielna obrona nieustraszona obronna, konsekwentna Ukraińców, zdemaskowała też mit tego żelaznego niedźwiedzia. O wszechpotędze. O wszechpotędze, co też ułatwia jakby zmianę perspektywy zachodnim naszym sąsiadom. To jest pierwszy czynnik właśnie, ten wątek ukraiński. Ale drugi czynnik dla nas bardzo istotny, dla Polaków, to równie niezłomna postawa, równie niezłomna postawa polskiego rządu. Czyli te wszystkie misje dyplomatyczne, wyjaśniające pana premiera Morawieckiego, to podkreślanie wagi sytuacji, obrazowanie sytuacji na różno, różnorakich spotkaniach pana premiera Morawieckiego, jego wielka aktywność zagraniczna to również jest czynnik, który powoduje, że Zachód zaczyna inaczej patrzeć na tę sytuację. I nawet te doniesienia, które często być może państwo również obserwujecie, słuchacie w mediach, gdzie się sondażowe, sondaże uliczne robi w różnych krajach. No na mnie wrażenie takie zrobiła sondaż na holenderskich ulicach, kiedy młodzi holendrzy mówią, że oni w ogóle nie rozumieją, o co ta walka się dzieje. Dlaczego ktoś miałby tak bohatersko bronić i z takim dużym poświęceniem jakiegoś skrawka ziemi. Więc... To niezrozumienie też jest um, u, u premiera Marka Rutte, prawda? Który, tak, tak, oczywiście. Nie specjalnie chce widzieć Unię, Ukrainę w Unii Europejskiej. Nie chce widzieć Ukrainy w Unii Europejskiej. Nie chce widzieć też uchodźców, żebyśmy też dodali ten, ten wątek. Więc gdyby nie było tej misji dyplomatycznej pana premiera, to myślę, że wiele krajów przez te ostatnie dwa tygodnie już dawno by się odwróciło od tej sytuacji na wschodzie Europy i zajęłoby się własnymi, własnymi sprawami, bo po prostu nie zdawaliby sobie sprawy z wagi, z wagi tego, co się dzieje. Natomiast wojna trwa mm. wojna trwa. Tak jak mówię, niezłomność Ukraińców jest olbrzymia, i właściwie na tę chwilę wydaje się, że niewczerpalna. E, niestety brutalizacja sytuacji po stronie rosyjskiej staje się coraz większa, ale również jak wiemy z wczorajszego dnia. E Kroczenie ku niebezpiecznej granicy ze strony rosyjskiej jest też coraz większe. To znaczy, to zbombardowanie wczoraj poligonu 20 kilometrów od polskiej granicy, to jednakowoż jest niebezpieczny sygnał. Dobrze, że NATO w tej chwili zachowuje się, powiedziałabym. Prawie wzorcowo, w tym mhm. sensie, że zaraz po tym bombardowaniu no, mamy tutaj jasny komunikat ze strony paktu, że jakikolwiek atak na państwo natowskie zostanie, nie zostanie bez odzewu jednoznacznego. Także tutaj możemy na tę chwilę chociaż trochę czuć się spokojni. A Wołodymyr Załański nawołuje o zakaz lotów nad Ukrainą. A szef NATO, Jens Stoltenberg, mówi: no nie. No, ale tutaj, jeżeli chodzi o tę kwestię, to również nasi dyplomaci polscy zastanawiają się, czy rzeczywiście, eksperci również to potwierdzają, czy rzeczywiście taka, taka sytuacja zamknięcia tej przestrzeni powietrznej nad Ukrainą to byłby właściwy krok, bo Pytanie. Trzeba byłoby zastrzeliwać te rosyjskie Dokładnie. myśliwce, to by oznaczało... co może być zaczątkiem czegoś bardzo złego. Tak, więc, więc my mamy świadomość, że naprawdę w tej chwili balansujemy na granicy bardzo niebezpiecznej sytuacji. To znaczy jest olbrzymie ryzyko, czy mogłoby być olbrzymie ryzyko wybuchu trzeciej wojny światowej. W ocenie wielu ekspertów, nie tylko w mojej ocenie, ale w ocenie wielu ekspertów no działania Putina, czy żeby tylko nie, nie minimalizować odpowiedzialności po stronie rosyjskiej, więc nie tylko Putina, ale również elity rosyjskich, establishmentu rosyjskiego są nieprzewidywalne po prostu. Nieprzewidywalne. Nie wiemy, jakie... Do... Do jakiej granicy są w stanie się posunąć? My tego w tej chwili nie potrafimy założyć. Kiedy e, rozmawia się z, z różnego rodzaju dyplomatami z różnych krajów, oni wszyscy mówią jednoznacznie, jeżeli się pyta o ocenę działań Putina, co będzie dalej, na pytanie, co będzie dalej, wszyscy mówią: wie to jeden człowiek. Albo garstka Rosjan tylko to wie. Także my nie możemy doprowadzić do sytuacji, że wybuchnie trzecia wojna światowa. A taka byłaby, to byłby pewno zaczątek, gdybyśmy zaczęli z, zestrzeliwać samoloty nad, nad Ukrainą. Pani poseł, obawiam się takiego scenariusza, że im dłużej ta wojna trwa, tym będzie mniej chęci, aby wprowadzać kolejne sankcje o takiej dużej mocy, tylko bardziej takie delikatne gdzieś podszczypujące, może bardziej Rosję niż wprowadzające takie konkretne uderzenie. Otóż sytuacja chyba jest inna. Im dłużej trwa wojna, tym mamy różnego rodzaju zachowania nie tylko po stronie militarnej, ale również zachowania po stronie, powiedziałabym takiej, no. Ze świata poza gospodarczego, a spoza świata, spoza świata militarnego. No, na przykład wycofanie się Coca-Coli. Ktoś mógłby powiedzieć, że, A co to tam jest, żeby Coca-Cola się wycofała z Rosji? No nie, jednak jest to jakiś sygnał. Szczególnie, że ten sygnał należy odbierać również w kontekście czasowym. Coca-Cola nie zdecydowała się wyjść z, czy Starbucks również z Rosji w pierwszych dniach wojny, działań wojennych, tylko w, po dwóch tygodniach. Co to oznacza? Oznacza, że presja krajów, w których Coca-Cola działa, społeczeństw tych krajów jest tak duża, że nie tyle boi się utraty rosyjskiego klienta, tylko klienta z wszystkich innych krajów, mhm. bo jednak ta presja społeczeństwa staje się bardzo duża właśnie presja na, przeciwko, tej, przeciwko tej wojnie. Więc z powodów takich, no ekonomicznych, tej te firmy się zaczynają wycofywać. Bo ja się trochę obawiam, że się przyzwyczajimy do tej wojny. No, jest jedna z takich koncepcji, która mówi, że ta wojna może się przekształcić w tak zwany kasus syryjski. Czyli, że wojna będzie trwała i trwała i trwała, e, ponieważ, no... Wydaje się, że o ile nieobliczalne są działania Putina, tak samo niewyczerpalna jest, niewyczerpalny jest etos Ukraińców. No, jedna z koncepcji mówi o tym, żeby doposażać militarnie Ukraińców, żeby dawać im super nowoczesny sprzęt, żeby mogli działać i się bronić skutecznie. Natomiast, jeżeli chodzi o kwestie zasobów zbrojeniowych Rosji, to już widzimy to i to to potwierdzają eksperci, że jednak są wyczerpywalne. Mhm. I o ile Ukraina może liczyć na resztę świata, to już na resztę świata liczyć nie może, nie może Rosja. Bo nawet jeżeli zastanowimy się, skąd mieliby czerpać źródło, gdzie byłby, ten, gdzie byłby ten rezerwuar broni, no to właściwie na całym świecie nie ma takiego miejsca, nie ma takiego źródła. Bo nawet hipotetycznie, wziąwszy pod uwagę Chiny, sąsiadów, to dzisiaj w interesie Chin nie jest to, żeby wzmacniać Rosję. Dla Chin akurat ten konflikt ukraińsko-rosyjski jest sposobem na to, żeby wyeliminować silnego konkurenta do tego, żeby pierwsze miejsce w tej geopolicy światowej stanowić. E, w związku z tym tak naprawdę dzisiaj Rosja staje się krajem e, tym terrorystą osamotnionym. Mhm. Więc e, może się okazać, że właśnie to wsparcie właśnie takie typowo militarne e, może być e pomysłem na rozwiązanie tego konfliktu. Łącząc konflictu. te kropki, taki pozytywny obraz się wyłania, że uda się to zakończyć w miarę szybko. Mm. Liczmy na to. Znaczy, ja, ja rozważam tę sytuację, bo ona jest dla mnie bardzo interesująca z punktu widzenia takiego politologicznego, przyznaję. Mm -hmm. I rozważam te, tę sytuację w różnych scenariuszach, w różnych konfiguracjach. Z uwagą wielką słucham wszystkich ekspertów, wszystkich dyskusji, lepszych i gorszych. Mm ale przyznam szczerze, że ja aż taką optymistką nie jestem. Ja, ja, ja tutaj Państwu przedstawiłam jedną z koncepcji, jedną z możliwości, natomiast weźmy pod uwagę również o to taką sytuację, że po drugiej stronie jest ekstremum, czyli, że ni stąd, ni zowąd Putin, podenerwowany tą światową własną kompromitacją, sięgnie po najgroźniejsze środki i narzędzia wojenne, więc może się wydarzyć i tak, prawda? Ja oczywiście nie, 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 nie chcę straszyć, tylko tutaj dywagujemy sobie nad, na temat tego, co się wydarzyć może. No, widzimy, jak się zachowuje Rosja. No Przecież wystąpienie Ławrowa w Antalii to oprócz tego, że jest to oczywiście haniebne wystąpienie, skandaliczne, kłamliwe w każdym calu, to jednak dowodzi również tego, że Rosja żyje w innej rzeczywistości. No proszę na to spojrzeć właśnie przez pryzmat tego, co rzeczywiście mówi Ławrow. Otóż Ławrow staje przed mediami, światowymi przedstawicielami właściwie wszystkich krajów i mówi, patrząc w te kamery, mówi nie ma żadnej wojny, nie ma żadnej agresji, nie ma żadnego ataku, nie było żadnych bombardowań na ludność cywilną. W ogóle nie ma bombardowań, czyli no, kłamie w żywe oczy całemu światu. Co to oznacza? No, no, tak naprawdę pierwsza osoba, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, została wystawiona od, po raz pierwszy od tych dwóch tygodni i ona mówi, że w ogóle nie ma żadnych działań wojennych na terenie w, w, w zachodniej flanki mhm. Rosji, a wschodniej Ukrainy. No, o czym to świadczy? Że Rosja jest po prostu w matryksie. A jeżeli jest w takim matryksie, to znaczy, że możliwości ocenne Rosji są zupełnie inne niż nam się może po prostu wydawać. Aż mi się nasuwa taki kolokwializm, że Rosja to nie kraj, tylko stan umysłu. Już tak nie obrażając może społeczeństwa, ale coś takiego funkcjonuje. Ja się zgadzam absolutnie z, 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 z ta, taką definicją stanu umysłu. A dlaczego się z nią zgadzam? Dlatego, że my oceniając, oceniając to, co się dzieje w Rosji, czy w ogóle Rosjan oceniając, wciąż używamy naszych narzędzi ocennych. Poznawczych. Narzęd, poznawczych, myślowych. I to jest podstawowy błąd. To jest podstawowy błąd. Tak samo jak Holendrzy nie są w stanie zrozumieć y, y, Ukraińców, mm -hmm. bo to też jest inny stan umysłu. Y, tak samo naprawdę zachodni świat nie jest w stanie ocenić i zrozumieć Rosjan, bo my nie rozumiemy, że te, y, 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 te potrzeby imperialistyczne są wysysane z mlekiem matki. Naprawdę są wysysane z mlekiem matki. E, I e, każdy Rosjanin wie, że jego Matiuszka Rosja ma być wielka, ma być olbrzymia. To jest dane od Boga. Zresztą patriarcha wczoraj wypowiedź, no to, 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 to nie wyobrażamy sobie, że jakikolwiek kapłan katolicki byłby w stanie powiedzieć, że wojna jest dobra. No, no, no nie, nie, nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji. Tylko jak Także... teraz rozmawiać w takim razie z takim partnerem oderwanym od rzeczywistości? No więc właśnie, jeżeli ktoś. Wojskowo chyba tylko, no bo jak inaczej. Jeżeli ja w mojej ocenie, to jest moja ocena, ale jak słyszę. Różnego rodzaju debaty w tej materii, to uznawanie, że przez dyplomację dojdziemy do porozumienia i do rozwiązania sytuacji na wschodzie jest naiwnością. Szczególnie, że jak na, na nas, na ten świat zachodni w tej chwili może patrzeć Putin. Putin sobie myśli tak. To ja się tutaj od wielu, wielu lat zbroję. To ja tutaj nadgryzam sobie tutaj, tutaj jeden teren, drugi, trzeci. Jeszcze na forum no, dość jednoznacznie się wypowiadam. Wypowiadam co sądzę się na to. Jednoznacznie, no, jednoznacznie się wypowiadam. E, finansuję, co tam. Gorszych politycznych chuliganów i nikt się temu nie przeciwstawia. Co więcej, poustawiałem sobie pod koniec 2021 roku siły swoje zbrojne, swoją armię z jednej i z drugiej granicy rosyjskiej i białoruskiej i nikt nie zareagował i nagle ni stąd, ni zowąd ktoś zaczyna tam, no nie wiem... Jeden bank mi zabierze, drugi jakiś swift wyłączy, nie w całości zresztą, i tam sobie podświetli budynek na, na niebiesko i żółto. No to przecież ten Putin to naprawdę się. Ubawia. Siedzi i dworuje sobie. No, no siedzi i się tak na dobrą sprawę śmieje. No, no, bo, no bo, bo dzisiaj te, gdyby nie było um, tych sytuacji, które rzeczywiście prowokuje Putin i, i prowokuje w tym sensie, że um, wywołuje w reakcji... Takie zdecydowane komunikaty, jak teraz na toski, że nie pozwolimy ruszyć naszego kraju. Ale ja myślę, że to zbombardowanie wczorajsze poligonu tak blisko polskiej granicy to było tylko tak rzucenie na wędkę, na rybkę, czy sprawdzenie, co się wydarzy, co mhm. powie na to. Ja myślę, że takich sprawdzających ruchów będzie coraz więcej. I dlatego w, tej, w tym momencie musimy bezwzględnie powiedzieć z jednej strony. Oddać honor ukraiński, ukraińskiej stronie, ale naprawdę oddać honor polskiej stronie. Ta wielka, bardzo wyważona postawa polskiego rządu, polskich służb, polskiego społeczeństwa, to jak my się potrafimy zachować w tej sytuacji, nie poddać się ani propagandzie, nie poddać się w obliczu przecież tej olbrzymiej fali uchodźców. Tak na dobrą sprawę, obserwując ostatnie tygodnie, my naprawdę, czy nawet miesiące, bo weźmy pod uwagę tą prowokację na granicy białoruskiej, to, to postępowanie polskiego rządu powinno naprawdę wejść do podręczników y, politologii z jednej strony, ale również podręczników militarnych. Nie wspominając o takich podręcznikach dyplomacji, żeby niektóre kraje nauczyły się, jak się zachowywać w sytuacji takiego zagrożenia. No teraz wiele bije nam brawo po prostu, więc no... Ja się z tego bardzo cieszę, ale wie pani, demaskują się też takie sytuacje y, dotyczące prowokacji rosyjskiej w zakresie owej praworządności. Już też, też ten cudzysłów, niech państwo usłyszą cudzysłów, kiedy mówię słowo praworządność. No, kiedy myśmy zwracali uwagę, że to naprawdę jest wielkimi nićmi naciągane, to oczywiście nikt nas wtedy nie słuchał. Bo niestety musimy to przyznać, że mamy paru takich też proszę cudzysłów usłyszeć, polityków polskich z bólem serca stwierdzam, że reprezentują nas w ważnych organach Unii Europejskiej, którzy nawet w tej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, no potrafią zagłosować za rezolucją przeciwko Polsce. No przecież ten wstyd ten shame, który był w ubiegłym tygodniu, no pokazuje, że niektórzy nadal są na usługach odpowiednich państw, a co najmniej mentalnie nie wyszli spoza pewnego paradygmatu. Także to jest sytuacja i mimo tego i mimo tego, mimo że mamy własne 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 erupcyjne środowiska polityczne, to i mimo tego, czy Polski rząd sobie radzi, Polacy sobie radzą, Polska sobie radzi. Żeby nie było tak pesymistycznie, to szukajmy w tej sytuacji jakichś optymistycznych aspektów, może nie optymistycznych dobrych stron. To na pewno Polska będzie miała zupełnie inną pozycję po, po tej wojnie. Na pewno będzie miała zupełnie inną pozycję na arenie międzynarodowej. No spójrzmy chociażby na prezydenta Dudę. Oh. Absolutnie. Ja muszę pani powiedzieć, że no, obserwuję karierę pana prezydenta Andrzeja Dudy no, przez te wszystkie lata, jego wystąpienia. To wystąpienie teraz na Zgromadzeniu Narodowym w ostatni piątek, to jest wystąpienie prawdziwego męża stanu. Właśnie to chciałam jest... do tego przejść, bo y, możemy się spierać w różnych sprawach, ale też we wczorajszej na przykład niedzielnej loży radiowej no, nie było negatywnego komentarza na ten temat. Nie było w wczorajszej loży radiowej, ale ja pani powiem więcej: zresztą państwo na pewno z, z oddechem wstrzymanym oglądaliście relacje, transmisje z tego Zgromadzenia Narodowego. E, brawo biła panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie opozycja w jednym momencie tylko się wstrzymała lewica, jak była mowa o, o, o pułkowniku Kuklińskim. Chociaż tutaj akurat ja siedzę koło pana ministra Wawrzyka, wiceministra spraw zagranicznych, to komentowaliśmy, że zadziwiamy się, dlaczego nie bili brawo. W końcu to prezydent Kwaśniewski zrehabilitował pana pułkownika. No ale to tak, na marginesie. Natomiast absolutnie każde słowo wyważone, każde słowo trafione w punkt, na nawet te kwestie, które były poruszane przez pana prezydenta Dudę, które mogłyby uzna być uznawane za kontrowersyjne nie zostały przyjęte z pełnym zrozumieniem, bo owa sytuacja, dzisiejsza sytuacja, którą mamy, to nie jest sytuacja propagandy, gdzie my będziemy tak jak na nie wiem, na współczesnych mediach społecznościowych szybko, krótko mhm. i właściwie powierzchownie. Nie, nie, ta sytuacja wymaga pełnej szczerości i uczciwości również z rozliczeniem się z przeszłością. Teraz się okazuje, że naprawdę nasza ta prawa strona miała rację obawiając się zakusów rosyjskiego niedźwiedzia już nieżelaznego, że to niebezpieczeństwo, o którym myśmy mówili przez lata, ono było na, naprawdę realne. Dzisiaj się to okazuje. Premier I, mówi o satysfakcji, ale takiej gorzkiej, bardzo gorzkiej. Tak, no bo, no, no, no i, cóż, i cóż w obecnej sytuacji, że my powiemy, a mieliśmy rację. Mhm. No i, cóż no teraz to... da, I cóż to nam da? No, teraz musimy z wielką powagą podchodzić do owej sytuacji, bo sprawy się jeszcze nie rozwiązały. Pamiętajmy, że no, wczoraj było bombardowanie e, lokalizacji 20 kilometrów od granicy polskiej. A niech się komuś wajcha, pom przesunie troszeczkę. <grywa> no, wie pani, to, 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 to są poważne zagrożenia. Dlatego my dzisiaj musimy z wielką powagą, z wielką ostrożnością i bez tego niepotrzebnego e, robienia kapitaliku politycznego działać. Ja bardzo się cieszę, że, że opozycja tutaj e, stanęła na wysokości zadania i rozumiejąc powagę sytuacji, nie bawiła się wyraźnie w, w, no, w, w cokolwiek. No, po prostu mhm. nie było zabawy. To było poważne zgromadzenie narodowe, em, gdzie myślę, że każda, każda ze stron wyszła usatysfakcjonowana. Każda ze A stron. A jak długo to potrwa pani poseł? Bo były takie momenty w naszej historii, kiedy potrafiliśmy się zjednoczyć. Przynajmniej na jakiś, na jakiś czas, na tydzień, na dwa. Śmierć papieża, katastrofa smoleńska też. A później wyglądało to tak, jak wyglądało. Właśnie, wyglądało tak, jak wyglądało. Więc historia mogłaby nas nauczyć, że nie miejmy nadziei na to, że długo ta, ten, ten okres rozejmu potrwa. Ja myślę, że tak długo, dopóki opozycja nie znajdzie pomysłu na siebie. To, że jest taką kąśliwość opozycji, to, 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 to wykorzystywanie każdej nawet niecnej sytuacji albo groźnej sytuacji do robienia tego kapitału politycznego, wynika z takiej pustki, którą opozycja ma po swojej stronie dzisiaj, opozycja nie ma co zaproponować Polakom, a każda plaga, która spada na Polskę, pokazuje, że po pierwsze Bycie wiernym wartościom, zasadom i dbałości o społeczeństwo ma sens. Ma sens, przysparza, a właśnie pod takim sztandarem etosu moralnego dbałości o społeczeństwo idzie prawo i sprawiedliwość. Więc, mimo olbrzymich problemów, czy to były czasy pandemii, czy to był na razie jeszcze krótki czas inflacyjny, czy to właśnie działania wojenne? My pokazujemy, że dbając o społeczeństwo, dbając przede wszystkim o, nas, o nasz kraj, dbając o Polskę, stare, walcząc o silną pozycję Polski, zdobywamy uznanie w oczach Polaków. Na to nie ma odpowiedzi ze strony opozycji. Opozycja nie wie, co ma zrobić, nie, ma, nie wie, jak ma zadziałać, bo do tej pory, no musimy przyznać, opozycja, jak, nawet jak rządziła, to po prostu była rządem. To po prostu miała władzę. I to wystarczało. Ostatni sondaż, chyba poparcie dla prawa i sprawiedliwości 42%, jeśli się nie mylę, więc bardzo, bardzo, bardzo wysokie. Także dopóki opozycja nie znajdzie dla sie, na siebie pomysłu, ani nie znajdzie na prawdziwego programu, no dzisiaj nie mogą mówić Antypis, Antypis. No, to, to by się nie po pierwsze nie sprawdziło i tylko by te słupki spadały, a oni bardzo są wrażliwi na to, jak te słupki w górę czy w dół. Więc no, dzisiaj ich, ich instynkt samozachowawczy mówi: nie wolno Krytykować PiSu. No ale czy znajdą ten pomysł na siebie, czy będą umieli? Ja przyznaję uczciwie, że będzie to dla nich bardzo trudne. No bo e, czym? Po pierwsze, musieliby samą taką świadomościową transformację e, przejść. Co będzie pewno i trudne, i, i, i trochę czasu pochłonie. No a po drugie, to być może oznaczałoby, że musieliby powiedzieć: No, tak, PiS ma rację. No, tak, wspierajmy PiS. <śmiech> <śmiech> Ale to może na inną rozmowę, na inną dywagację. Okazję. Dziękuję pani poseł za spotkanie. Wioletta Porowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, bądźcie z nami. Dziękuję pięknie. Otwarty mikrofon Radia